Ostatnimi czasy dużą popularnością cieszą się diety 7-dniowe, 14-dniowe. Jest to atrakcyjne rozwiązanie dla osób ze zbędnymi kilogramami i chcącymi szybko schudnąć. Niestety takie diety dają krótkotrwałe efekty. Nie zmieniamy naszych nawykowych zachowań i wracamy do naszego stylu życia i do naszego ożywienia przed stosowaniem diety. Nie wyeliminowaliśmy najważniejszych błędów, które przyczyniają się do tego, że gromadzimy właśnie tą zbędną tkankę tłuszczową. W dzisiejszym materiale opowiem o 5 błędach prowadzących do efektu jojo i braków efektów podczas odchudzania. Pierwszy błąd to głodzenie się. Głodzenie nie przyniesie Ci nic dobrego, jedynie zniszczy Twoje samopoczucie, zdrowie oraz wygląd. Zdecydowanie zapomnij o dietach 1000-1200 kalorii. Takie diety są dla małych dzieci, a nie dla dorosłego człowieka. Takie diety to praktycznie głodówki. Jeśli ktoś mówi Ci, że schudniesz 10-15 kg w ciągu miesiąca, no to możesz mocno zastanawiać się nad tym, czy taka osoba po prostu nie jest oszustem. Zawsze na początku przygody z odchudzaniem spadek wagi jest większy. Jest to związane z tym, że tracimy dużo wody podskórnej, którą mamy zgromadzoną w naszym ciele. I dlatego te efekty są takie duże. Ale później już nie ma takich efektów i trzeba się z tym pogodzić, że jeśli chcemy się zdrowo odchudzać, zdrowym tempem, to spadek wagi jest od 0,5 kg do kilograma w ciągu tygodnia. Dlatego zapomnij o takich głodowych dietach. Gdy my obetniemy tak drastycznie kalorie, to nasz organizm będzie się bronił. Nasz metabolizm zwolni. W związku z tym będziemy mniej wydatkować kalorii. Gdy my już wrócimy do swojego żywienia po stosowaniu takiej diety, to również nastąpi efekt jojo, czyli po prostu będziemy odkładać jeszcze więcej tkanki tłuszczowej niż przed stosowaniem diety. Związane jest to z tym właśnie, że nasz metabolizm tak drastycznie zwolnił. Po takich dietach często nasza psychika jest w strzępach, więc depresja i złe samopoczucie po stosowaniu takich diet jest bardzo normalne i ciężko nam później wdrożyć jakieś nawykowe zachowania do naszego życia, ponieważ nie będziemy w stanie, przez to, że nasza dieta po prostu tak zniszczyła. Drugi błąd to niezdrowe jedzenie. Jest to najczęstszy problem gromadzenia nadwyżki kalorycznej w naszym żywieniu. Chodzimy do sklepu, a tam półki uginają się od przetworzonej żywności, od batonów, chipsów, żelek oraz innego rodzaju przekąsek. Takie przekąski są przeładowane tłuszczami trans, cukrami oraz wszelką maścią innych dodatków. Taka mieszanka dla naszego organizmu jest wręcz toksyczna. Wysoka zawartość cukru w takich przekąskach będzie działała w taki sposób, że będzie podnosiła gwałtownie na poziom cukru we krwi, co z kolei powoduje u nas wilczy głód. I po zjedzeniu takich przekąsek często właśnie będziemy odczuwać właśnie takie napady wilczego głodu. Natomiast jeśli chodzi o tłuszcze, to tłuszcze są dla nas bardzo ważne. Natomiast w takich przekąskach to jest dodatek tłuszczów roślinnych uwodornionych. Takie tłuszcze to inaczej tłuszcze trans. Wręcz oskarża się te właśnie tłuszcze o to, że są główną przyczyną właśnie chorób cywilizacyjnych. Takie jedzenie zawiera śladowe ilości błonnika i nie zawiera jakichś cennych wartości odżywczych. Natomiast jeśli Ty zjesz sobie posiłek składający się z pełnowartościowego białka, z warzyw, z dobrych tłuszczy takich jak oliwa z oliwek oraz dodatku jakichś węglowodanów złożonych, to zauważysz, że taki posiłek jest dużo bardziej syty i mniej po takim posiłku chce Ci się jeść po prostu. Dłużej Cię syci. Oraz taki posiłek również zawiera dużo wartości odżywczych, więc Twój organizm będzie z tego bardzo zadowolony. Żyjemy w dzisiejszym świecie, w którym jesteśmy bombardowani właśnie taką przetworzoną żywnością. Dlatego nie możemy całkowicie z niej zrezygnować. Koniec końców i tak będziemy zmuszeni, by ją spożyć. Dlatego warto stosować się do zasady 80/20 oraz ograniczać właśnie takie produkty i również czytać etykiety, z czego właśnie są zrobione właśnie takie przekąski lub różne inne słodycze. Trzeci błąd to weekendowe obżarstwo. Załóżmy, że w ciągu tygodnia trzymasz się swojej diety i swojej kaloryczności, ale zastanawiasz się, że coś jest nie tak, bo i tak nie możesz zrzucić tych zbędnych kilogramów. Zastanów się, jak wyglądają Twoje weekendy. Czy po weekendy odreagowujesz i zjadasz w niesamowitych ilościach różne wysokokaloryczne jedzenie? Czy wpada wtedy pizza, burgery, jakieś piwo, czy po prostu jakieś różne przekąski? I nie trzymasz się tego, by zjeść ich w małych ilościach, tylko po prostu nimi się objadasz. Popatrz na wykresy, które pokazują każdy poszczególny dzień tygodnia. To ile kalorii się zjadło w tygodniu oraz weekendy, w których znacznie odpuściliśmy. Weekendy, w których po prostu zjadamy
nieograniczonych ilościach przetworzoną żywność, fast foody, jakieś przekąski. W takie weekendy zapominamy całkowicie o ograniczeniach, ponieważ nasza siła woli jest wyczerpana, jest na niskim poziomie. Wtedy w weekendy nagradzamy się za to, że trzymaliśmy się diety od poniedziałku do piątku, ale takie weekendy powodują to, że gdy trzymaliśmy się właśnie tej diety od poniedziałku do piątku i był ten deficyt kaloryczny, to weekendy sprawiały to, że ten deficyt całkowicie znikał, jeśli patrzymy na cały tydzień. Dlatego musimy patrzeć na nasze żywienie w ciągu tygodnia, w ciągu kilku tygodni, w ciągu miesiąca, roku. To wtedy właśnie możemy osiągnąć niesamowite rezultaty i mieć ten deficyt kaloryczny cały czas. Dlatego również trzeba wdrożyć odpowiednie nawyki, nawykowe zachowania do naszego życia. Wtedy mamy pewność, że nie będziemy zmęczeni na przykład dietą od poniedziałku do piątku, tylko te nawyki będą działać 7 dni w tygodniu. Jeśli chciałbyś pomóc sobie w zmianie swoich nawyków i schudnąć, to zajrzyj do mojego kursu Schudnij z nawykiem. Przedstawię Ci metodę, dzięki której zmieni się Twoje życie, a osiągnięcie i utrzymanie szczupłej sylwetki będzie dla Ciebie śmiesznie łatwe. Więcej informacji znajdziesz w opisie. Czwarty błąd to nieznajomość kaloryczności. Często powoduje to nadwyżkę kaloryczną. Wydaje nam się, że jakiś posiłek jest mały, że jest mały objętościowo, ale za to może być nafaszerowany cukrami, tłuszczami, które powodują właśnie ten wzrost kalorii danego posiłku. Dodatkowo takie połączenie cukrów i tłuszczy działa na nasz mózg w taki sposób, że nie możemy się powstrzymać od jedzenia właśnie takiego jedzenia. Szczególnie istotne jest podjadanie między posiłkami. Wydaje nam się, jak zjemy kilka czekoladek albo garść chipsów, że to nie jest nic takiego wielkiego i to nie jest dużo kalorii. No, musisz to sprawdzić, ile właśnie kalorii ma taka garść chipsów czy kilka kosteczek ptasiego mleczka. Właśnie takie podjadanie między posiłkami może powodować, że nabijamy kalorie. Jest to na przykład 300, 600, a nawet więcej kalorii w ciągu dnia. I to może powodować to, że nie możemy zgubić zbędnych kilogramów lub powoduje to, że właśnie ta tkanka tłuszczowa odkłada się na naszym ciele. Warto też dodać, że takie podjadanie między posiłkami powoduje skoki cukru we krwi. To z kolei powoduje to, że chcesz kolejną właśnie zjeść taką przekąskę. I to prowadzi właśnie do takiego błędnego koła podjadania między posiłkami. Piąty błąd to odwodnienie. Otóż woda może stać się dla nas sprzymierzeńcem podczas odchudzania. Każdy wie, że powinien pić w ciągu dnia wodę i organizm to sygnalizuje nam poprzez właśnie takie uczucie pragnienia. Takie uczucie już odczuwamy, gdy nasze odwodnienie jest na poziomie 1-2%. Ale z powodu tego, że żyjemy w świecie, który szybko biegnie, mamy wiele obowiązków, czasem mylimy właśnie to uczucie pragnienia z uczuciem głodu. Wtedy zamiast właśnie napić się wody, szklanki wody, to zajadamy czymś, bo wydaje nam się, że jesteśmy po prostu głodni. Odpowiednie nawodnienie, wbrew pozorom, sprawia to, że tracimy wodę, ale tą wodę pod skórą. Pewnie nieraz czułeś się czasem popuchnięty, a gdy wypiłeś kilka szklanek wody, to ten właśnie problem znikał. I tak właśnie w taki sposób również działa woda, że sprawia to, że nie jesteśmy popuchnięci i ta woda pod skórą się nie gromadzi. Człowiek powinien wypijać około 2 litrów wody. Ale również można przeliczyć to w inny sposób. Czyli na przykład na kilogram ciała powinno się wypić 30 ml. Czyli załóżmy, osoba ważąca 72 kg powinna wypić mniej więcej 2,06 litra wody. To wychodzi mniej więcej 8 szklanek wody. Jeśli podobał Ci się filmik, to serdecznie zapraszam Cię do dania łapkę w górę i zasubskrybowania mojego kanału. Ciebie to nic nie kosztuje, a da to algorytmowi szansę na to, by wypromować filmik oraz mój kanał. Pozdrawiam serdecznie, Mateusz Muński.